Witam w kolejnym odcinku w Czajni przy Czaju. Wiecie, spotykamy się z aktywnymi ludźmi z aktywnego pogranicza, gdzieś od Bieszczad po Białystok. Chcemy opowiedzieć, co ciekawego dzieje się w Polsce Wschodniej. Chcemy opowiedzieć o tych ludziach, którzy są motorami napędowymi różnych działań. Tak, na pewno jest w dzisiejszym odcinku, bo moim gościem jest... Teresa Krasnowska, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, koordynator rejonowy sieci szkół promujących zdrowie w rejonie trzech powiatów. A ty jesteś, pewnie by to wymienianie twoich funkcji, rzeczy, które robiłaś, by trwało pewnie przez dobre kilka minut, bo i sztabem WOŚP od wielu lat dowodzisz, no ale jesteś takim naprawdę duchem sprawczym różnych fajnych działań w Jarosławiu, w okolicy, ale chyba twoją wielką pasją z tego, co widzę, jest turystyka też. Tak, turystyka zdecydowanie, tak? A szczególnie taki specjalny rodzaj turystyki, to znaczy chodzenie po różnych rubieżach z dziećmi, które uważają, że to może nie jest ciekawe. A potem się okazuje, że bardzo blisko są bardzo fajne rzeczy. No i między innymi mój pobyt w Gorajcu jest związany i przywiezienie tej grupy, o której zaraz będziemy mówić, jest związane z tym, że kiedyś tutaj przybyliśmy z takimi dzieciakami od klasy piątej do matury. Razem z tobą, Marcinie, tańczyliśmy tu poloneza. Razem krzyczeliśmy hip hip hura. I oni po tym rajdzie pieszym, gdzie spaliśmy w szkole w Łukawcu, w takim pięknym apartamencie na 150 osób z balkonem, to po prostu oni poczuli, że tu jest fajnie. A ponieważ oni poczuli, że tu jest fajnie, to zaczęliśmy współpracować. I tak się zaczęło. Natomiast po co my tutaj dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy z grupą koordynatorów lub tych, którzy chcą być koordynatorami wolontariatów w jarosławskich szkołach. Realizujemy projekt obywatelski z budżetu obywatelskiego 2021 i zaplanowaliśmy wizytę studyjną. Dzisiaj ta wizyta studyjna kończy. Wyjeżdżamy napakowani energią na bardzo długo, chyba roku braknie. I pomysłami, mam nadzieję, współdziałania, tak. Bo może powiedzmy też o tych koordynatorzy wolontariatu szkolnego głównie. Tak. Ale ty jesteś takim liderem liderów. To jest fajne, że postanowiliście zebrać ludzi, którzy działają z wolontariuszami, ale punktowo, w różnych miejscach, tak. Rozproszeni. Niby Jarosław nie jest dużym miastem, bo ile? 30 tak. tysięcy? No, w papierach 35. Ale tak naprawdę, jak policzyć tych, co wyjechali, to trochę mniej. No i teoretycznie w takim małym środowisku wszyscy powinni się znać nawzajem, a tu się okazuje, jak zaczęliśmy między sobą rozmawiać, no tak, gdzieś tam panią widziałam, o wiem, jak się pan nazywa, gdzieś tam, a teraz wyjeżdżacie po dwóch dniach jako grupa przyjaciół, która widzę, że ma plany zmieniania swojej małej ojczyzny, świata, współpracy. I chyba najfajniejszym z tego, co wypatrzyłem w tym, co udało wam się wspólnie zrobić, jest sieciowanie, połączenie, zaprzyjaźnienie się, bo chyba po to takie rzeczy po też się robi. Po to przyjechaliśmy. Myśmy czuli, że fajnie jest z tymi osobami współpracować, natomiast szkoła jako taka gdzieś tam ma z tyłu głowy rywalizację. A my przyjechaliśmy tu po to, żeby pokazać, że my nie chcemy rywalizować, że my chcemy budować na współpracy. I myślę, że to jest taka moja filozofia przekonywania ludzi, że nie warto rywalizować, że warto robić coś wspólnie, bo wtedy po pierwsze efekt będzie większy, a po drugie mniej się napracujemy i będziemy mogli razem świętować. A to jest niezwykle ważne, dlatego że tak naprawdę jak się umie świętować, to się umie pracować. No i chyba tyle.
Wolontariat szkolny to jest to miejsce, w którym człowiek pierwszy raz chyba się spotyka z tym, że można coś robić poza szkołą, że można zaangażować się, że można pomagać. I to jest chyba to miejsce, w którym trzeba nauczyć od małego, bo to przecież te dzieci, które się zaczynają, jak rozmawiam z niektórymi koordynatorami, to jest 5., 6. klasa. 3. Od tego wieku zaczynają, tak? No niektórzy zaczynają jeszcze szybciej, dlatego że my mamy takich wolontariuszy, którzy są z nami od 1. klasy. I teraz chciałabym pozdrowić jedną koleżankę, której z nami nie ma. Chciałabym pozdrowić Agnieszkę, która choruje, a jest takim człowiekiem, który widzi w młodym człowieku wolontariusza od 1. klasy. Jest taka Jula, która była wolontariuszem WOŚP-u i zaangażowała się jako taka mała dziewczynka razem ze swoją mamą, panią Renią, którą też pozdrawiam, dlatego, że Agnieszka umiała do nich trafić. I to jest ogromny walor. Agnieszka, która buduje wolontariat długoterminowy. Te dzieci, które tam zostaną, że tak powiem, wciągnięte w wolontariat, idą do szkoły średniej i szukają koła wolontariatu. I to jest fantastyczne. A później jak wychodzą ze szkoły, to szukają na studiach? Tak, szukają na studiach, szukają w życiu, bo nie wszyscy idą na studia. My mamy tutaj dziewczynę, która nie poszła na studia, bo pomyślała sobie, że będzie coś innego robić. I ona po prostu wyszła z wolontariatu naszego kolegi Radka. W sposób naturalny trafiła do nas. Teraz przymierza się do koordynowania różnych działań i ma pomysł na to, jak ludzi do tego zachęcać. Myśmy trochę zmienili nasz sposób szkolenia, dlatego że zwykle zaczynaliśmy od takich trochę sztywnych szkoleń dla wolontariuszy, bo my też prowadzimy, mamy taką ofertę szkolenia wolontariuszy. A w tym roku na podstawie ewaluacji ubiegłorocznej stwierdziliśmy, że warto zacząć od pedagogiki zabawy. Słuchaj, to co te dzieciaki robiły z Weroniką, po prostu pozwoliło im przetrwać to sztywniactwo szkoleń takich bardzo merytorycznych. Bo one się po prostu zaczęły bawić. Mało tego, pytałam opiekunów, jak się to przełożyło na ich działalność szkolną. No i okazuje się, że te dziewczynki z klasy 6 i chłopaki ze szkół średnich pierwszą rzeczą po przyjściu to zdobyli chustę animacyjną i na przerwie zrobili dla swoich kolegów po prostu zabawę. Wow, nieźle. Także to pokazuje, że trzeba ludzi słuchać i nie tylko im wkładać, ale przede wszystkim słuchać. I myślę, że to, że fajnie tutaj dzięki temu, że zrobiłeś nam taką szansę, żebyśmy się spotkali z różnymi ludźmi. No bo byliśmy wczoraj z Marcinem, który zawiaduje organizacją dającą granty. Właśnie z Czajem, w której gościłem. Tak. Spotkaliśmy się z Lucyną, która jest naszym przyszłym partnerem, bo ja wierzę w to, że my wybudujemy pomiędzy tymi dwoma naszymi powiatami fajną rzecz w ramach Korpusu Solidarności. Myśmy to już zaczęli robić, bo ja pracowałam trochę jako ekspert korpusu. Natomiast wiem, że jest dobry grunt, żeby to poszło dalej. I żeby to poszło w tak zwany lud, czyli w te małe wolontariaty w szkołach, w harcerstwie. Tak jak ci ludzie tutaj są, mam informację, że chętnie się włączy nasza uczelnia, ponieważ nie ma z nami opiekuna wolontariatu PWST. No z powodów oczywistych po prostu są inne zajęcia i ten termin był niedogodny, ale już
codziennie odbieram telefony od pani koordynatorki, co dalej. I jesteśmy umówione na jutro na 8 rano, żeby rzecz obgadać i jakby sobie przekazać różne rzeczy. Także myślę, że ogromna energia. Energia Zbyszka, energia Reni, energia Hutoru. Te wszystkie energie to jest pewna kumulacja, która no teraz będzie działać. Oby. Trzymamy za to mocno kciuki. Ja jestem zachwycony, jak ty potrafisz współdziałać z ludźmi, bo jesteś tym liderem liderów. Umiesz skupiać osoby, które chcą działać. Jak jakieś rady dla innych liderów, jak im być liderem takim nieinwazyjnym, bo to po tobie widać, że dajesz dużo swobody ludziom. No bo bez swobody w ogóle nie mam mowy o wolontariacie. Wolontariusz musi wiedzieć, czego my od niego oczekujemy, ale on musi być wysłuchany, bo on nie jest najemnym pracownikiem, który przyszedł, potem dostał przy kasie swoje pieniądze i poszedł. My musimy temu wolontariuszowi stworzyć szansę rozwoju, a żeby mu stworzyć szansę rozwoju, to musimy go słuchać. To pierwsze. Nie ma ludzi, tak jak ty powiedziałeś podczas swojej prezentacji, nie ma ludzi, którzy się nie nadają. Tylko kwestia jest tego, żeby pomóc im odnaleźć w sobie, gdzie ja mogę być i co ja mogę robić. I nie ma ludzi niepotrzebnych. I to trzeba, myślę, to trzeba o tym mówić. A druga sprawa, to trzeba świętować i trzeba umieć docenić i pogłaskać. I takie coś planujecie w Jarosławiu, tak? Pogłaskanie. Pogłaskamy wszystkich wolontariuszy bez względu na to, co się będzie działo, bo my mamy świadomość, ja się zajmuję promocją zdrowia, więc dla mnie bezpieczeństwo zdrowotne jest niezwykle ważne, ale można rzeczy robić bezpiecznie, więc nawet jeżeli nie będzie, bo być może, że nastąpi kolejny lockdown, to zrobimy to online, ale nie odpuścimy. Wolontariusze muszą w Światowym Dniu Wolontariusza. Czyli około 5 grudnia, tak, bo wtedy jest Międzynarodowy Dzień. Tak, to jest co prawda niedziela, w niedzielę trudno się robi, dlatego że my mamy dużo wolontariuszy, którzy pracują na rzecz Jarosławia, w jarosławskich szkołach, ale nie mieszkają w Jarosławiu, bo młodzież szkół średniej wiadomo, stąd też. Też przyjeżdża z Lubaczowa, z Cieszanowa, z innych miejsc. Więc po prostu chcemy dać im taką szansę, żeby oni mogli w tym uczestniczyć. Czyli 6 grudnia. 6 grudnia na Państwowej Wyższej Szkole Technicznej Ekonomicznej, jeśli nie będzie lockdownu, a jak będzie, to zmieścimy coś innego. Czyli podziękowania i dzień świętowania wolontariatu, bo wolontariusze, tak rozmawialiśmy sobie w kuluarach, że też bardzo się ten wolontariat przez lata zmienił. Ty od dawna zajmujesz się wolontariatem? Wiesz, praktycznie to ja się zajmuję wolontariatem od 2000 roku. To jest taki kosmos. Po prostu wtedy nie nazywało się wolontariatem tego, co się robiło wolontariacko. Natomiast dzisiaj ten wolontariat bardzo się zmienił, dlatego że zmienili się też ludzie, dlatego że zmienił nas lockdown. Ale ten lockdown nie do końca jest zły, dlatego że wytworzył w ludziach potrzebę bycia razem, robienia czegokolwiek, byle razem. Więc myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzymam mocno kciuki za wasze działania. Wyśledźcie to, co dzieje się w internecie. Polubcie stronę Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, bo tam sporo informacji o tym, co ciekawego w Jarosławiu, okolicach się dzieje. Zachęcamy was do wspierania właśnie takich miejsc jak koła szkolne wolontariatu, do sieciowania się, spotykania, bo wtedy powstaje, widać, olbrzymia energia i takie społeczności lokalne o wiele lepiej funkcjonują. Zamiast rywalizowania, to co mówiłaś, o wiele lepiej współpracować, mogą bardzo ciekawe rzeczy z tego się zrodzić.
że dziękuję, że byliście z nami, że posłuchaliście o wolontariacie, o sieciowaniu, o szkolnych klubach wolontariatu. W najbliższych odcinkach przedstawimy Wam gości specjalnych, którzy właśnie teraz byli na tych spotkaniach, żebyście zobaczyli, co robią w tych swoich mniejszych, większych ośrodkach, jak napędzają do działania wolontariuszy, więc śledźcie to, co się dzieje na stronach Aktywne Pogranicze i Stowarzyszenie Czajnia. Co czwartek przez najbliższe tygodnie będziemy gościć ludzi związanych z wolontariatem również z Jarosławia. Dziękuję ślicznie. Moim gościem dzisiaj była a program poprowadził Marcin Piotrowski. Do zobaczenia w następny czwartek. Twój 1% może więcej. Przekaż go w dobre ręce.